Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpio, to jest już kolejny odcinek z Grand Theft Auto 4. I co wy na to? Dzisiaj niestety jest taki upał, że szczerze mówiąc nie nagrywałbym tego, ale przy niewielkim wiatraczku i butelce wody jestem w stanie znieść nawet gorący upał 30-stopniowy. I nasz drogi Niko też znosi upały. Dlatego też jedziemy już na kolejną misję do pana Faustina. Trochę daleko, ale do niego dojedziemy. Chyba mam wrażenie, że jest trochę za cicho. O, troszeczkę, tak. I jedziemy na kolejne misje. Myślę, że niedaleko mamy. What the f... Co ja robię znowu? Już, ja od razu jakieś dziwne rzeczy robię z moim samochodem. Właściwie on nie jest mój, bo go ukradłem. Ale on był jakimś cudem na tym parkingu mojego samochodu. Koło mojego kurczego domu, no. No i cóż, jedziemy sobie do Faustina. Jutro zaczynam robić kolejnego Q&A. Tym razem będzie dłuższy, bardziej rozbudowany. Nie wiem, zadbam o to, żeby jakieś niektóre pytania zostały odpowiedziane w ciekawy, śmieszny, sytuacyjny sposób. Dlatego ja będę go robił chyba za 2 dni, tak, czyli od jutra do czwartku. I myślę, że czwartek, tak, nie wiem, jeżeli bym się nie wyrobił, to w piątek bym wysłał. Nie, bo chciałbym, żebym się wyrobił porządnie z tym. Dobra, koniec tematu i jedziemy z koksem. Zabezpieczyłeś się! Czy ktoś mnie będzie... nieważne. Uch, boję się. Się bardzo boję. Hej, Niko. Yo. Come in. Thank you. Dzięki, dzięki. I zapomniałem czegoś wyłączyć, tak? Właśnie. A, wdychamy, wdychamy. Gówno. Because it clouds your judgment. Not now, it's not the time. My judgment. That's a good one. Mm-hmm. I'm a fool. Drunk. Nico's here. We're going to go take care of that guy. I take it you won't... Nie chlej, nie ćpiej, to może być lepszy. People forget pain so quickly. You need to calm down with that stuff. Calm. Why? So I can be like you, Mr. Barbiturate. Huh? Always so fucked up on painkillers. You don't give a shit. You need to calm down. Where would we be now if I was calm like you? Let me guess. In a prison camp in Siberia. Or selling hash to tourists in Red Square. Or still in the Navy. Which is it today? Be careful, Dimitri. Be fucking careful. You be careful. You're getting crazy. That's the way it works. I am angry. You are calm. I scare you reason. It works. Yes, but you've angered the wrong people. Too many bodies, too much attention will be dealt with if we don't start playing by the rules. I've angered people. Me. Not me. No to ciekawe. Strange. Dobra, Pioku, dawaj mi misję. It's us. When I have to push people, it's me. Grozisz mi? Grozisz mi? Don't think I cannot see through you. After all we've done together. You're getting delusional. Look, we have to... Dokładnie, urojenia. I fucking love you. Yes. I fucking love you. Jaki? Gej! Przestań go dotykać! Pedał. Totalny pijak pedał. Najpierw go lubi, potem go wypieprza. O, jaba.
I'm saying be calm. Here. Take a couple of these. What are you still doing here? I said get out of my sight! Wow. Spokojnie, spokojnie. Nie tak chorobliwie. Chociaż tak to wyglądało. Dlatego wsiadamy już i jedziemy z naszym garniturkowym do Hall Beach. Oczywiście Beach. Źle to powiedziałem. You know how much money there is in selling this stuff online? A whole fucking heap. We're going to ignore what Mikhail said and try not to kill. Dobra. I gdzie jedziemy? Gdzie jedziemy? Znaczy właściwie po co jedziemy? To jest pytanie. No, it's Mikhail that has that issue. Ale ten koleś naprawdę jest jakiś posrany. Kurde, ćpeje, pije, potem ma jakieś głupie urojenia. No i tak się kończy potem jego życie. On zginie przecież za niedługo. Kurde, jak jadę tak szybko, że normalnie dojadę tam bez problemu. Dobra, dojechałem. Cały, zdrowy. Mój pojazd też nie jest taki zły. Do sklepiku. Dobra. Do tego sklepiku. I co my mamy tam w tym sklepiku? Aha, to już dobrze rozumiem, co tutaj mamy. I'd say this weren't worth transferring a DVD. Hey, Joseph! You think you can expand your business interests, make these pornos and sell them? And we won't know about it, huh? We was just waiting till the books was closed at the end of the financial year. Then we was gonna cut you. Your books are closed until you pay us our cut. Nico, take this and cover Joseph. No to celujemy. Ciul! Headshot! Look out. Chyba coś nie tak zrobiłem. O w dupę. Ja walę, strzeliłem mu headshota, a ja miałem go tylko poranić. No to dobra, dobra, jeszcze raz. Tak, powtarzamy to. Już, świetnie, zaczynamy od headshotów. Nevermind. Nie tak to miało wyglądać. No tak, zranić, ja umiem kurczę czytać ze zrozumieniem. Zranić, nie zabić, to jest taka różnica. No widzicie, ten gorąc po prostu zabrał mi wszystkie myśli. No i tak doprowadziłem do tego, że zabiłem, a nie zraniłem. Dlatego jedziemy i idziemy teraz zranić tego typa. Tym razem tak szybko, jak było poprzednim razem. Tylko bez takich już rzeczy. Kurde, po nodze miałem mu strzelić, bo w rękę. A nie kurde, headshota. Jestem zajebisty po prostu. Robiąc taki. O! Dobra. Teraz już się jakoś... O, shit, mój pojazd nie jest w najlepszym stanie. Dobra. Teraz to już macie przesrane. Panowie. Dobra. Kurde. Może teraz ty? Dobra, idziemy stąd. Już miałem go zabić, ale się ulituję nad ostatnim. O ja pieprz. Dobra, tylko nasz pojazd nie jest w najlepszym stanie, ale jedziemy. Dobra. Dojedziemy normalnie. Po mojemu.
Jakiś koleś sobie przybiegł. Postrzeliliśmy w duch, jakby to powiedzieć, nie wiem, kupców, kamerzystów porno. Bardzo fajnie. Ale teraz nasz pojazd jeszcze nie jest w najlepszym stanie. Za chwilę może nam buchnąć. A wtedy nie będzie tak przyjemnie. Kurde. Lol. Kurde, jakie teksty teraz zalatują. Mikhail pewnie jeszcze nie wytrzeźwiał. No tak, po takim krótkim czasie to niemożliwe. Jak nie dość, że kurczę ćpał, to jeszcze jednocześnie pił, to wiecie. Dobra. No i co teraz? Mam wysiąść z tego pojazdu? Udaj się do sklepu z bronią. O! Teraz to se coś możemy lampnąć porządnego. Dobra! Co my sobie teraz kupimy? Takiego zarąbistego. Kup mały pistolet maszynowy. Pistolet maszynowy, czyli tutaj. Dobra, zobaczymy jak to coś wygląda. Uzi! No tak, kupujemy. Pięknie. Teraz mamy Uzika. Tylko mało ammo jest niestety do niego, dlatego trzeba być oszczędny. Czekaj, ja bym sobie jeszcze do tego ammo dokupił. Ammo. Aha, model pokazowy, wróć wkrótce. Dobra! Nieważne, myślałem, że sobie jeszcze mogę ammo dokupić, ale to już poza misjami. Kurczę, przecież tutaj się wsiada. Niko, czy ty myślisz? Dobra, do pana Faustina. Kurde, 12 minut już minęło. Trochę sporo. Prawie połowa 15 minut. Znaczy połowa pół godziny, tak. O, tu mamy fajny przejazd. Teraz zrobimy sobie, kurczę, takie coś. Trzeba tam dojechać. Tylko nie wiem, czemu mi skręca cały czas, bo wam przebić tą pewnie oponę, nie? O kurde! Ja wwalę. Jeszcze trochę bym naprawdę nie przeżył tego. Bo gorzej jakbym rąbnął w stację benzynową, a rąbnąłem tylko w słupek. Na szczęście. Dobra, mamy skręt. Pięknie. Kolejny zakręt. Tak, powiedziałem wcześniej skręt. A skręt to może nie wiem czego być. Papierosa. Dobra. Dojeżdżamy porządnie. I wszystko będzie pięknie. Shit! Fuck, shit! Dobra, spieprzam od gliny. A nie tak to... Nie miało być takie zagranie, to jest raz. O, dobra. Nie, no spoko. Tak, tylko nie chcę już go więcej widzieć dać panego, bo jak tak, to kurczę go tak ukaram. No i spoczko, powinniśmy teraz pojechać i naprawić pojazd. O! Do Little Jacoba pojedziemy. O, jakiś SMS-ik. Tak, możemy z nim go połączyć. I sobie do niego pojedziemy. Do Little Jacoba. Dobra. Do Little Jacoba jedziemy. Trochę teraz popracujemy dla naszego zioma. Niegdyś. No tak, to był... Jeszcze jest naszym ziomem. Spokojnie. Ale najpierw bym pojechał naprawić pojazd, bo znowu jest w niezbyt ciekawym stanie. A nie chcę, kurczę, kraść czyjegoś pojazdu. Wolę mieć własny. Tak, dlatego pojedziemy jeszcze do naprawialni. Do naprawialni. Pewnie tam po drodze do Little Jacoba napotkam. Ups.
sorry. Kurczę, dymi mi się, kopci. Nie wiem, jak to jeszcze można opisać. Ale tak, mianowicie kopci mi się pojazd. Więc muszę uważać, jak jeżdżę po drodze. I patrzeć też muszę na czas, żebym się nie zagalopował. O kurczę, nie będzie potem pięknie. A chcę się zmieścić w czasie. Dobra. Najwyżej, nie wiem, mój pojazd się zatraci. Ryzyk fizyk, po prostu. Cień! O, już mi się nie podoba. Spokojnie! Synek, synek! Jak ci pierdolę? To aż mnie krew zaleje. Kurde! To... Ja walę, kurde, niewyżyty murzyn. Coś ci telewizja zbytnio nie chodzi. Ma, palimy, nie? Hey, my you. Some boy them dip on the corner and thing and the boy them sell some things and thing and I go on, I say, oh, them don't want to give me my money and thing and every corner my corner and who want my money and thing, you know. I know say that go go in them, I want to deal with the case proper. Kurde, trochę dziwnych język, ale okej. Let me explain. It's a business thing I go on down there. Right. They are selling weed, but they're not supposed to sell weed. And they're not cutting me. Okay. Aha, to ty trawę ćpiesz, dobra. Spoko. Right, it's not going to be cheap. Where do I find them? Cheap? Cheap, my youth. You worry about cheap? But now worry about cheap, you know. Boy, them dip on the corner, I said the boy, them other things, and on my corner, that and thing, and I say, every corner on my corner, I think I'm going to write that to the boy, them go on and say, oh, they want to give me my money. Oh, so go on with that. Kurde, może nie mają postrany język, ale to w to nie wnikam. The boy, them are some novice, see? You will find it when you go up on the corner of Alpha and Salt Button, see? Raz masz. Gibbon, lol. Kurde, ale mieszkają w super warunkach. Nie otworzą nawet okna, ćpią, oglądają telewizję. No nie no, zarąbiste życie, ale ja takiego nie lecę. Co on tam trzyma? A, to Uzik. Kurde, ja bym na serio pojechał z tym pojazdem do naprawy. Nie jest w najlepszym stanie. No widzicie, kurczę, nie dość, że tylna i przednia maska zniszczona, to jeszcze się dymi. No, tylko muszę uważać jak najbardziej. Jak spotkam jakiegoś jakiś, nie wiem, punkt naprawy pojazdów, to jak najbardziej pojadę, ale teraz muszę jeździć ostrożnie. Muszę ograniczyć prędkość. Inaczej niestety mój pojazd torunie i będę musiał ukraść. A tego przecież nie chcę. Nie chcę kraść. Właśnie o to chodzi, że chcę grać uczciwie w GTA. A w sumie przecież ja i tak ukradłem pojazd, chociaż nie wiem, jakim cudem się pojawił ten pojazd, szczerze mówiąc. No tak, ukradłem go wtedy. O, to przejeżdżamy już chyba do drugiego miasta. Bo jak przecież, a bo to jest po prostu, nie wiem, musi być jakieś drugie miasto w Liberty City. Przecież jest to już sama autostrada. A nienawidzę tego, trzeba płacić za przejazd. Zarąbiście. Dobra, płacimy za przejazd. Jak w realistycznym świecie. Pięknie. I 5 dolarów w plecy jesteś. Ale przynajmniej dojechaliśmy do... nie wiem, to musi być jakieś drugie miasto. Nie, już nie pamiętam, jak on to nazwał. Tutaj też ograniczyć prędkość. W sumie przecież ja mogę jeździć, kurczę,
Nie, tak szybko jak mi się. O kurde. A, bo ja to zmienię sobie stacje radiowe. Dobra, jeszcze mój pojazd jakoś przetrwał. Ciągle jakieś słyszę dziwne odgłosy. 20 minut już. Nie no, zarąbiście. A to musi być jakieś drugie miasto, tylko nie pamiętam, jak się nazywa. No dzielnica to nie może być, bo przecież dzielnica jest mniejsza od miasta. O wiele mniejsza. Forsyth. A. No, to jest dzielnica już sama. Ale... O kurde. Handel. Dobra. No, trochę jak w Assassin's Creed'zie. Śledzenie. Ale też uważać, aby się nie dać wykryć. Chyba cool to było ukrywanie się, tak? Dobra. Dobra. Pff, jakiś menel. Zastrzeliłbym go, ale nie będę taki. Proszę. Śledzimy go. Kurde, jeszcze Roman mi tu dzwoni. This isn't a good time, Roman. I got another type of shooting on my mind. Na drinka mnie chciał zaprosić. A to śmieszne. Dobra, to nie ma czasu na picie. Muszę uważać. O kurde. Dobra. Gdzieś sobie wszedł. Kurde, też trzeba tam wejść. Na górę teraz czy na dół, bo ja już nie wiem. Nie, na dół, kurde. A się nam dał wykićkać. No. A, przeskoczył taki bajer. Dobra. Spokojnie, spokojnie. Aha, teraz idzie sobie na górę. Idziemy sobie po prostu na luź. O cholera, tu jest groźnie. Yo, ziomy! Nie zwracajcie na mnie uwagi. Wy sobie tam gadajcie, gawędźcie. No chyba, że chcecie, żebym wam przypieprzył ładnie. Jak można szczać na bloku? Kurde, no trzeba być naprawdę ostro na J. Tak, nie chcę klnąć. Kurde, menelu to same mieszkają. Patologia totalna. Jakbym miał tu mieszkać, to najpierw bym pozabijał tych biedaków. A za to, że kurczę niszczą mienie, zachowują się niekulturalnie, tak dalej, tak dalej. Przez te drzwi. No tak, te drzwi. Ty jak kurczę on? Co jest do cholery? O kurde. Musiałem pomylić. A, jeszcze wyżej. Kurde. Takie buty. O! Ammo do broni, a to dobre. Zdaj mi handlarza i jego dostawców. Może bardziej w sposób brutalniejszy. Zastrzelby ich pozdejmujemy. O kurde. Dobra.
O cholera. Kurczę. Pięknie! Headshot! Headshot! Kurde. No, zbliż się. Tylko jedno zbliżenie i po tobie. No kurde, chodź tu. Serio. O kurde, rękę strzeliłem. Co ten gnój robi? Dobra. Dzięki. Wielkie. I koniec misji. O, trochę zarobiłem kasy. Dobra, tylko teraz trzeba by było się troszeczkę też wyleczyć. A, zmienimy do Little Jacoba. Wypieprzamy stąd. Competition. Zapamiętam sobie to słówko. Przyda mi się. O, można też na górę tutaj wejść. O, jak zarąbiście, tylko nie wiem na co tak na górę wchodzić. Chyba że jest jakiś może powód do tego, aby na górę sobie wejść. Ile w ogóle czasu? O kurde, to wiecie co? Ja bym może jakoś wyskoczył stamtąd. Tylko nie wiem, czy ja z tego bym wyszedł cało. Dlatego ja nie chcę tu ryzykować zdrowiem. Więc nie będę robił takich głupich rzeczy, które dla mnie by się, nie wiem, no dobrze raczej nie skończyły. O, Little Jacob. No zarąbiście. Batman is right impressed with what you're doing for I and I. He wants to know if you want to deliver some package around town to some various people and things in the city. Plenty of car and that for you, you know. That sounds good. Wicked man, give out your car when you're ready for this first run. There'll be a lot of work, so call whenever, you know? One love, Bridget. Dobra. Czyli możemy też u niego zarabiać. Dzwoniąc poprzez telefon praca. I robić takie dodatkowe misje. Dlatego najpierw zejdziemy sobie na dół i może jeszcze do niego zadzwonimy. Znaczy do niego. Tu się wychodzi, dobrze. Okej, okay, dobra, telefon. Menu. Książka telefoniczna. Kurde, nie to, nie to. Powrót. Organizator. Dzisiaj, a to nie. Kurde, opcje. Uhuhu. Ha, Little Jacob. Praca. O! I sobie zrobimy coś jeszcze takiego na koniec. Hey, I'm looking for something to do. Are you and Batman in need of a delivery boy? Irish, Batman's hoping you give us a call now. There'll be a package waiting for a mafia brother like you in a car by the cafe, you know. You need for me to be me and my inner son in a EIC. Dobra, przesyłka jest w samochodzie. Tylko trzeba będzie teraz ukraść samochód. To niezwłocznie. Dzięki. Wysiadka, albo cię zabiję. Dziękuję. Ułatwiłeś mi życie. Tylko jedziemy teraz po przesyłkę, która jest w drodze. Wykonamy sobie taką bonusową misję i zakończymy odcinek, co mi tam najwyżej będzie ponad pół godziny. Ale przynajmniej wam pokażę, jak mniej więcej działają takie dodatkowe misje u różnych ludzi, w różnych organizacjach, wpływach. W ten sposób też można sobie zarobić taki hajs, tak zwany. Na co potem można bronię kupować i tak dalej, a o nie, zapomniałem, że trzeba zapłacić znowu za przejazd. No widzicie, trzeba pracować, żeby potem płacić za coś. Dlatego nawet dobrze. Chyba że będziemy hardkorowi. No i co? Zrobimy coś złego. Dobra. Zatrzymujemy się. Płacimy 5 dolców. No chcę 5 dolców zapłacić. Dziękuję. Dobra, teraz tutaj. Kurde,
Jak mnie to oszukało. Myślałem, że mam jechać tam. O, pół godziny już mamy. No to dobra. Pojedziemy po tę przesyłkę i zakończymy odcinek. Kurde, naprawdę dziś jest taki upał, że naprawdę nie chciałoby mi się tego nagrywać, ale no, nagram, no bo nie będę tego przecież kurczę, bagatelizował. Nie chcę potem mieć zaległości z tym. Tudzież jeszcze szkoła, za niedługo koniec tej szkoły, potem wakacje, a w wakacji to naprawdę będzie w cholerę czasu, aby wszystko nagrać, co tylko trzeba. Dobra, jedziemy po tą przesyłkę w końcu, bo normalnie nie dojedziemy tam za żywota. O kurde! O shit! Rozjechałem w ogóle tego gościa, bo miałem dziwne wrażenie, że go dwoma kołami rozjechałem. On się tak złożył, a ja go jeszcze dodatkowo rozjechałem. Sorry. Ja sobie skrótem podjadę. Czemu? Bo chcę, tak. Bo mogę przecież tutaj sobie skrótem podjechać. Nikt mi nie zabroni. A jakby to policja zauważyła, to bym miał to w dupie i bym uciekał najwyżej. Dobra. Kurde, długo już tam dojeżdżam. Ups, przepraszam. Spoczko, spoczko. Trochę mam durny pojazd. O! Sorki, zataran. Dobra, mamy tą przesyłkę. Dobra. Aha, i teraz mam wsiąść do tego. Kurde, to jeszcze nie wszystko, jak widać. Dobra, mamy tą przesyłkę. Fu! Dowieź przesyłkę do tunelu East Island City. Przed godziną 9 klient się niecierpliwi. Cholera. Dobra, trzeba teraz naprawdę przyspieszyć. Trudno, odcinek będzie dłuższy, ale zobaczycie, jak mniej więcej takie misje wyglądają. Kurde, muszę jeździć jakimś brudnym gratem za 2 złote. Ale no, ja nie poradzę na to. Gorzej mogłoby być, ale nie jest, na szczęście. Więc ja tam dojadę wedle życzenia. Cholera, muszę uważać, żeby go nie poobijać, bo nie będzie wtedy przyjemnie. Będzie wtedy chyba mniejsza pensja za to. Dobra, teraz tak jedziemy. Dobra, teraz trochę przyhamuję. Pięknie, pięknie, pięknie. No w ogóle, gdzie my jedziemy, bo ja w ogóle nie wiem, nie orientuję się w tym, gdzie my w ogóle jedziemy. Ale chciałbym jak najprędzej tą misję zakończyć. Kurde, nie trąbić! Też umiem trąbić. Fajna trąbka, taka trochę już podmarszczona, stara. Pośpiesz się, no kurde, jestem tutaj. No jestem tutaj. I co teraz? Aha, tutaj! Zaraz. To chyba tutaj. Dobra, teraz tutaj. Kurde! Śpieszę się jak tylko się da. Dobra, jesteśmy tutaj. No i co? No jak? Dobra, pieprzę to. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować. Ja się tu już z wami żegnam. Z tej strony Skorpio. I na razie trzymajcie się do następnego odcinka.